Pokój dobro, tu Hotel Foxtrot, Tango Echo. W dzisiejszym odcinku będziemy wysyłać tekstowe wiadomości bez karty SIM, bez internetu i bez tej całej płatnej infrastruktury GMS-owej. Więc ta oto część na fizyczne karty SIM wydaje się być zbędna. Więc zanim całkowicie rzucimy wszystko i udamy się do lasu, sprawdźmy, czy w telefonie mamy tą aplikację. Było to w poprzednim filmie. Link u góry w prawym rogu ekranu. Przyda nam się też trochę prądu owiniętego plastikiem w formie powerbanku. No i clue odcinka, białe urządzenie radiowe za 50 zł, na które nie trzeba mieć licencji radiowej ani specjalnych uprawnień, by je używać. Czyli łączność dla przeciętnego Kowalskiego. Za free. Zapraszam do odcinka. Więc wyobraźmy sobie, że jesteśmy w mieszkaniu u Eli. Ela mieszka w lesie, co poradzę. Ela ma te białe urządzonko z poprzedniego filmu oraz nie skasowała tej zielonej aplikacji. Ela wie, że zielonym plusikiem może dodać sobie te białe urządzonko, zgadzając się na udostępnienie lokalizacji, zresztą wymaganej tylko podczas dodawania. Po poprawnym wskazaniu urządzenia na ekranie urządzenia pojawi się oczywiście kod PIN, który po wpisaniu do aplikacji zespoli nam oba urządzenia w maszynkę do czatowania. Więc Ela przepisze kod PIN, a my poczekamy na pobranie całej konfiguracji. I już cała wiedza białego urządzenia dostępna do zmieniania przez mechową aplikację. Ela kliknie trzy kropeczki u góry ekranu, następnie opcję ustawienia urządzenia i pierwsza z góry użytkownik. Note ID. Tutaj Ela zamieni mesztasztik na swoje imię, zostawiając ID urządzenia. Zaoszczędzi to trochę czasu, by połapać się, jeśli ktoś ma więcej niż jedno takie białe urządzenie radiowe. Sekcja Short Name. Ela tu też pójdzie na całego i wpisze po prostu swoje imię, bo wie, że tą nazwą będzie głównie przedstawiać się w sieci, a że jest jedyną taką Elą w okolicy, nie musi się troszczyć o unikalność. Teraz Ela kliknie przycisk Wyślij, a cała jej misterna praca zostanie wgrana na białe urządzenie. Niektórzy podejrzewają, że urządzenie obsługiwane przez system Windows, skoro za każdym razem potrzebuje się zresetować. Tego bym raczej nie powiedział. Ale jedno jest pewne. Zaprojektowane jest tak, by żerać jak najmniejsze dawki prądu. A sam chip ESP32, który pełni tutaj rolę jednostki centralnej, potrafi się usypiać, oczekując na coś do roboty. Bardzo sprytne. Po ponownym podłączeniu się do białego urządzenia widzimy bardziej cywilizowaną jego nazwę. Znowu klikamy trzy kropeczki w górnym rogu ekranu, by wybrać ustawienia urządzenia i tutaj przechodzimy do zakładki LoRa, czyli używanego tutaj protokołowi dalekiego zasięgu. Sekcji modem present dzisiaj nie będę tłumaczył. W Polsce przeważnie używamy longfast, zaś zatłoczone obszary jak niektóre większe polskie miasta przechodzą już na medium fast. Więc Ela, chcąc komunikować się z większym terenem, wybierze longfast. Następnie Ela wybierze region. W Unii Europejskiej ma tylko wybór między dwoma opcjami. A że białe urządzenie obsługuje 868 MHz, wybierze bardziej popularną częstotliwość w Polsce. Tutaj Ela powinna sprawdzić, czy TX Enable jest włączone. Dosłownie, czy odblokowane jest nadawanie z naszego białego urządzenia. No i klikamy wyślij. Pewno wiecie, co zrobi nasze białe urządzenie. Tymczasem na łące mieszka Ula. I oprócz posiadania łąki za 1,5 miliona złotych, Ula ma nowszą wersję tego białego urządzenia radiowego, konkretnie wersję trzecią, droższą o kilkadziesiąt złotych. Jako że Ula kupiła białe urządzenie niedawno, tak samo jak Ela, dodaje je do aplikacji. Konfiguruje ustawienia użytkownika, finezyjnie dobierając swoją nazwę jako jedną i jedyną Ulę w okolicy.
I teraz mały lifehack. Przekreślona chmurka u góry aplikacji oznacza, iż jesteśmy rozłączeni z białym urządzeniem. Kilka klików dalej wymusimy ponowne połączenie i pozytywną chmurkę. No to lecimy dalej. Ustawienia urządzenia, sekcja LoRa, Long Fuzz i Europa na 868 MHz. Tymczasem u Eli, co w lesie mieszka, w kontaktach nagle pojawiła się Ula. Nawet na białym urządzeniu mamy stosowny komunikat o dołączeniu Uli do ogólnego kanału Longfast. Jeśli przejdziemy do pierwszej zakładki czatów, teraz mamy większe szanse na komunikację na ogólnym kanale Longfast. I teraz Ela, wysyłając wiadomość, doświadczy czegoś, czego jeszcze nie widziała. Zwykła chmurka zamieni się w pozytywną chmurkę przy jej wiadomości. Poprzednia przekreślona chmurka oznaczała, że osiągnięto maksymalną ilość retransmisji wiadomości i żadne urządzenie nie wysłało ACK, czyli naszego potwierdzenia odbioru tej konkretnej wiadomości. Oprócz pozytywnej chmurki, o którą zadbały już te same białe urządzenia między sobą, Ula wysiliła się i odpisała Eli, gdzie nawet jej wiadomość dociera. Oczywiście nie musi być to prawda, tak samo jak potrafimy sfałszować lub utajnić naszą pozycję do zadanego stopnia precyzji. Ale o tym w kolejnych filmach. Jeśli cofniemy się do drugiej zakładki z kontaktami, możemy przyjrzeć się, że przy kontakcie Uli po prawej stronie podany jest stan naładowania powerbanku, z którego korzysta. Zaś przy kontakcie Eli, pomimo bezpośredniego połączenia do białego urządzenia, tej wiadomości nie mamy. Jest to jeden z upgrade'ów wersji trzeciej białego urządzenia, tak jak mówiłem, droższego o kilkadziesiąt złotych. Oczywiście Ela nie musi z Ulą ciągle rozmawiać na ogólnym kanale, gdzie ich rozmowa jest widoczna przez innych. Jak na prawdziwą maszynkę do czatowania przystało, możliwe są też wiadomości prywatne. Wystarczy kliknąć nazwę kontaktu, a następnie wybrać opcję bezpośrednia wiadomość. Okienko wiadomości prywatnych do Uli opatrzone jest ikonką zamkniętej kłódki. Jest to niedawna nowość w protokole Mesztasztik, dostępna już od wersji 2.5. Kłódeczka informuje nas, iż wiadomości prywatne między tymi dwoma urządzeniami będą szyfrowane, tak by inne urządzenia przekazujące pakiety lub po prostu podsłuchujące niekoniecznie mogły odczytać, o czym dziewczyny rozmawiają. A jak to działa, opowiem za chwilę. Tymczasem Ela grzecznie napisała wiadomość do Uli. U Uli wiadomość grzecznie pojawiła się na białym urządzonku, pomimo iż Ela wysłała wiadomość ze starszej drugiej wersji. Ale dlaczego nie widać wiadomości na aplikacji? Widać. Wystarczy przejść w pierwszą zakładkę czatów. I tutaj pojawił nam się nowy czat z Elą, oznaczony również ikonką kudeczki. Ula też została poinformowana, iż ta wiadomość prywatna jest szyfrowana. W wiadomościach prywatnych niepewna ikona pustej chmureczki w tym wypadku nie zmieni się w pozytywną chmurkę, ale w ikonę pozytywnego ludzika oznaczające potwierdzenie dotarcia wiadomości do konkretnej osoby. Szyfrowanie w wersji Mesztasztik 2.5 opiera się na dwóch parach kluczy. Zarówno Ela, jak i Ula mają swój klucz prywatny, który chronią najbardziej jak umią, oraz publiczny, który rozsyłają na prawo i lewo. Więc sprytna Ula zaszyfrowała wiadomości przy użyciu publicznego klucza Eli. Wiadomość można rozszyfrować znając klucz prywatny Eli, a że Ela jest jego jedynym właścicielem, wydaje się to być w miarę bezpieczne. Tylko skąd Ela wie, że ta wiadomość jest akurat od Uli, skoro klucz publiczny Eli jest rozsyłany na prawo i lewo? I dosłownie każdy może zaszyfrować wiadomości kluczem publicznym Eli. Tutaj sprytna Ula podpisała dodatkową wiadomość przy użyciu swojego klucza prywatnego, który tylko ona posiada. Czyli każdy, mając klucz publiczny sprytnej Uli, może zweryfikować, czy Ula jest jego nadawcą, co niewątpliwie zrobi Ela, mieszkająca w lesie. Oczywiście dziewczyny mogą sobie czatować, nie zdając sobie sprawy o tej całej sytuacji. I zapytane wprost powiedzą, że mają tylko klucze do domu. Więc istnieje podejrzenie, że całą robotę odwala za nich aplikacja Mesztasztik. A co jeśli Ula zapragnie czegoś nowego? Słyszała przecież, że w niektórych częściach kraju popularny jest również medium fast. Więc Ula, która na łące mieszka, szybko kliknie w trzy kropeczki u góry ekranu. Wejdzie w ustawienia urządzenia i ponownie w sekcję LoRa. I tutaj w zakładce Modem Present
szybko przerzuci się z long fast na medium fast, wysyłając dane do białego urządzenia, oczywiście odczeka swoje. Jej przyjaciółka Ela z lasu ma zasady bardziej konserwatywne i pomimo iż ciągle jest widoczna w kontaktach u Uli, pozostała sama w long fast, bo jakoś tak nie lubi zmian. Ula o tym nie wie, więc ciągle udaje, że nic się nie stało, ale pusta chmurka coraz dłużej jest pusta. By finalnie zmienić się w przekreśloną chmurkę, która może oznaczać, iż Eli po prostu nie ma lub po prostu jest, ale nie w medium fast, a w long fast. W kontaktach u Uli Ela ciągle jest widoczna, a że Ula chce zacząć wszystko od nowa, jest gotowa usunąć wszystkie stare kontakty, więc w ustawieniach urządzenia wybierze opcję Node DB Reset. No to Ula zaczyna wszystko od nowa, mając teraz pewność, że nowe kontakty są właśnie z medium fast, więc cierpliwie czeka, kiedy w końcu ktoś się pojawi. Może Ela zmieni zdanie? Eli nie ma. Co zrobi Ula? Nie mam pojęcia. Ja tymczasem dokupiłem jeszcze trochę sprzętu, więc wszystkich ciekaw tematu zachęcam do obserwowania nowych filmów na kanale. Będzie kilka testów i porad, na przykład by nie wysyłać telemetrii co chwilę, by nie syfić pakietami w zatłoczonych sieciach, ale spokojnie, nie jest to trudne. Mesztasznik na warsztacie, spodziewajcie się nowości. Dziękuję za lajki i komentarze i mile spędzony czas. Do usłyszenia na pasmach.